Państwa, bywa na tym świecie tak, że ludzie podchodzą do pojazdów, którymi jeżdżą bardzo profesjonalnie. Wybierają samochód, wiedząc dokładnie, czego chcą. Potrzebny jest także prestiż w niektórych sytuacjach. Człowiek powinien się pojawiać w miejscach, w których pojawiają się ludzie również jeżdżącymi wypasionymi furami. I nagle na ich posesji pojawia się samochodzik o wiele mniejszy. To auto to Suzuki, malutki Swiftik. Bardzo jestem ciekaw zdania ludzi, którzy na co dzień jeżdżą autami klasy premium. Witaj, Dorota. Witam. Powiedz mi, co sądzisz o samochodziku, który jest malutki, według mnie bardzo zgrabny, ale czy pierwsze chwile w tym samochodzie sprawiły, że powiedziałaś, fajne autko? Bardzo kobiece. Naprawdę? Tak, zgrabne, bardzo fajnie się prowadzi, kompaktowe. Bardzo dobra widoczność, co mnie najbardziej uderzyło w tym samochodzie, takie pierwsze wrażenie, ogromne lusterka, fantastyczna widoczność w środku, bardzo ładnie wykonany, nie jest taki plastikowy, byle jaki, bardzo wygodny, skrzynia biegów fantastycznie działająca. Pedały dostosowane nawet do kobiet, które jeżdżą w szpilkach. Powiem szczerze, że w porównaniu do samochodu, którym jeżdżę na co dzień, dużo większego, o dużo mocniejszym silniku, ten zaskoczył mnie bardzo wszystkimi takimi pozytywnymi elementami, które się daje wykorzystać w mieście. Bardzo dobrze się tym parkuje, fantastyczna widoczność, jest w nim kamera cofania, jest nawigacja, z której bardzo często korzystam, bo nie do końca dobrze znam miasto, więc wydaje mi się, że jest to samochód idealny dla kobiety, idealny do miasta. Dla kobiety idealny, idealny do miasta. Jeździłeś też w Bolku tym samochodem i powiedziałeś mi, to ma kopa. Nie, w ogóle bym chciał zanegować zaszufladkowaniu tego jako samochodu kobiecego. Świetny samochodzik, który ma właśnie kopa, ma odpowiednią dynamikę jazdy na wyższych obrotach. Z silniczka 1250 niecałe, wyciągnięte jest wszystko, co się da. Do tego stopnia, że nawet kierowcy większych samochodów, a miałem okazję ściąć się z 520 BMW, poddają się, dlatego że jak wyprzedziłem, to okazało się, że trzeba mnie dogonić. Natomiast urwać się już nie było sposobu. Także świetne, świetne auto pod tym względem. Są samochodziki, które mają zalety auta miejskiego. Auta, które, tak jak powiedziałeś, łatwo się daje zaparkować, ma kamerę cofania. Jest naprawdę wyposażone nad podziw dobrze, bo nie sądziłem, że w tak małym samochodziku będzie tyle fajnych rzeczy. Nawigacja, z tego co powiedziałaś, jest chyba w miarę uaktualniona. Zatem tak. Nawet niektóre wiadukty i nowe trasy nie pokazują nam pola pustego, tylko widzisz, że jedziesz. Pozostaje mi zadać jedno pytanie. Czy waszym zdaniem w parku samochodów, który macie, a jest naprawdę delikatnie mówiąc wypasiony, już nawet nie będę mówił, co stoi w waszych garażach, czy wśród samochodów, których używacie, ten samochód znalazłby jakieś miejsce na co dzień? Ja powiem, że przede wszystkim ze względu na przestrzeń w środku. Miejsca jest mnóstwo, znacznie więcej niż tych wszystkich premium, o których mówisz. Jestem dosyć postawny, a nad głową mam 20 cm przestrzeni jeszcze. Także samochód jest pod tym względem świetny. Taki wygodny, na krótkie dystanse, szybko gdzieś przejechać, zaparkować pod supermarketem. Doskonała sprawa. No i nie martwić się, że go buchnął. Dokładnie. Zatem Suzuki Swiftie w oczach ludzi, którzy naprawdę nie sądzili, że kiedykolwiek zmierzą się z autami tej firmy, wygrywasz. Jest dobrze.